Witam serdecznie, nazywam się Marek Kalas. Poza tym, że jestem właścicielem firmy Adercarb, jestem również dzierżawcą i gospodarzem łowiska Rybieniec, na którym się w tej chwili znajdujemy. Rok 2015 to był rok, który wielu wędkarzy zaskoczył tym, co tutaj się stało tak naprawdę, ponieważ łowisko może w cudzysłowie zostało zamknięte, może nie do końca zamknięte, ale bardzo ograniczony dostęp, a było to spowodowane potrzebą tak zwanej przerwy technologicznej. Ja wiem, że dla wielu ludzi jest to pewnie niezrozumiałe, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tak się stało, bo niewiele właścicieli łowisk coś takiego praktykuje. Natomiast jest to zabieg bardzo potrzebny z punktu widzenia, że tak powiem, współpracy ryb. Ten ograniczony dostęp, jak gdyby ograniczona presja po kilku latach eksploatacji łowiska pozwala troszeczkę odpocząć tym rybom. W tym czasie te ryby są intensywnie przez nas dożywiane po to, żeby z powrotem nabrały zaufania do sztucznego pokarmu, jakim bez wątpienia są kulki, które później trafiają też do wody. I jednocześnie troszeczkę pozwoliło odbić, jak gdyby pod względem przyrostów tym rybom, tej populacji ryb, która tutaj zamieszkuje ten zbiornik. Także ten rok przerwy, jak gdyby troszeczkę odpoczynku, może wyjść wszystkim tylko i wyłącznie na dobre. Natomiast no, chciałbym zdecydowanie zadeklarować, że w przyszłym roku to łowisko, jak gdyby wszystko wróci do normy, całe 9 stanowisk, które w tej chwili zostały tutaj zbudowane, które dobudowaliśmy jeszcze 2, będą do dyspozycji naszych gości i serdecznie zapraszam. Myślę, że ryby bardzo się odwdzięczą po tym roku przerwy. Zbiornik jest corocznie zarybiany. Praktycznie to są bardzo regularne zarybienia. Łowisko tak naprawdę funkcjonuje dwutorowo, tak? Po pierwsze jest to łowisko karpiowe i tutaj dominującym gatunkiem jest karp. Oczywiście pływa stado amurów, ale niestety z uwagi na to, że mają bardzo dużo pokarmu naturalnego, tego w postaci zielska, to jednak nie zawsze chcą dobrze współpracować. Zdarzają się, natomiast nie są to częste wypadki. Poza tym jest według mnie kapitalnym łowiskiem spinningowym, bardzo urokliwym z racji tych bogato zarośniętych zatok i tak dalej, czyli szczupak, sandacz, okoń. To są takie gatunki, które tutaj spinningowo można się spokojnie na nie, że tak powiem, przyczaić, a populacja sandacza wzrasta, bo są oczywiście co roku intensywnie zarybiane, także już w tej chwili pływają osobniki rzędu tam do 3 kg, także bardzo fajne rybki. Magia największy ryb. No, największy szczupak, który został tutaj złowiony, to wiosną ubiegłego roku przez kolegę z Ukrainy, który przyjechał tutaj na ryby, 117 cm. Jesienią było złowionych dużo szczupaków, pomiędzy 1 metr a 110 cm. Większego jeszcze się nie udało złowić. No, w tej chwili największy karp, który był złowiony, to 22-200, ale osobniki, że między 15 a 20 kg są, że tak powiem, na porządku dziennym. Osoby, które chcą się tutaj wybrać na karpie, to w zasadzie łowisko nie jest bardzo skomplikowane, jest bardzo czytelne. Jest dostępnych 9 stanowisk, praktycznie możemy łowić z rzutu, ale większość jednak preferuje wywożenie pod drugi brzeg, gdzie maksymalna odległość wywózki to jest w granicach 150 metrów, czyli nie jest to jakaś ekstremalnie daleka wywózka. I praktycznie stawianie zestawów w odległości między tam 3 a 10 metrów od trzcin, no, daje nam najbardziej korzystne efekty podczas sezonu. Tak? Jesienią warto próbować trochę na głębszej wodzie, czyli odsunąć się od tego brzegu, łowić trochę głębiej. I tutaj, jeśli chodzi o to, no nie ma jakichś zaczepów szczególnych, czyli mamy takie w miarę fajne, komfortowe łowienie. Każdą rybę możemy doholować do brzegu i tutaj łowi się bardzo wygodnie. Mamy obszerne stanowiska, gdzie można podjechać samochodem, zostawić samochód, rozbić namiot i tak dalej, czyli logistycznie jest to wszystko fajnie poukładane. Natomiast jeśli chodzi o spinning, tutaj sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana z racji ukształtowania tego zbiornika. Ten środek zbiornika jest czysty, jak gdyby głęboki i są z jednej strony i z drugiej strony dwie zatoki mocno porośnięte, aczkolwiek jest tam dużo szczupaków, czyli praktycznie spinningowo każda metoda spinningu, począwszy od jerkowania, tak, czy tam prowadzenia przynęt powierzchniowych w zatokach, czy też minimalnie pod powierzchnią wody, do klasycznego spinningu na gumę, czy też na ciężkie przynęty, ciężkie jerki w obrębie środkowej zbiornika. Także tutaj pod względem dla spinningistów każda metoda, każdy znajdzie coś do siebie. Jako ciekawostkę powiem tylko, że przyjechali też muchowcy, którzy łowili szczupaki na muchę i łowili z powodzeniem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na łowisko Rybieniec w 2016 roku. Wszystko wraca do normy. Mam nadzieję, że karpie odwdzięczą się tą pauzą roczną i będą bardzo dobrze współpracowały.